mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść Boże, mówiłem Franczak w programie Mówiąc Krótko, w programie o książkach i dzisiaj w niedzielę wyjątkowo otwieranie na ekranie. A wyjątkowo dlatego, że zorientowałem się, że trochę w ostatnim czasie przyszło nowych przesyłek, a spodziewam się kolejnych, więc żeby trochę to rozładować i żeby nie było dużych opóźnień w prezentowaniu tych książek, zaprezentuję książki z dwóch wydawnictw akurat w tym tygodniu, wyjątkowo w niedzielę. I będzie to przede wszystkim przesyłka, duża przesyłka z wydawnictwa W Drodze. Jak widać? Tak, W Drodze, widać chyba. I druga przesyłka z wydawnictwa Biały Kruk, tylko że w tym przypadku już postanowiłem, że zaprezentuję już książkę bez otwierania przesyłki. Trochę to po części związane jest też z faktem, że przy nagrywaniu zrobiłem pewien błąd techniczny i byłoby nie bardzo możliwe pokazanie otwierania tej przesyłki, aczkolwiek powód jest też taki, że książki z obu tych wydawnictw są o tej samej postaci. Więc jest też i taki pretekst, żeby zaprezentować te dwa wydawnictwa w jednym odcinku. I nim otworzę tę przesyłkę z wydawnictwa W Drodze i zaprezentuję też publikację z drugiego wydawnictwa, wydawnictwa Biały Kruk, mała uwaga, otóż niestety widzę, że w tym tygodniu, także w zasadzie tak jakoś od świąt wielkanocnych, mamy ciągle mały zastój, to znaczy nie ma nowych subskrypcji. Nie wiem, co się stało, może po prostu ktoś tu zagląda od czasu do czasu i jednak nie jest to dla niego interesujące, może są jakieś inne przyczyny. Widzę, że też ten YouTube trochę dziwnie funkcjonuje. Na przykład ze zdziwieniem odkrywam jakieś komentarze, o których nie otrzymuję powiadomień i jakoś to się tak trochę dziwnie toczy. Nie twierdzę, że akurat YouTube blokuje tutaj ilość subskrybentów, ale no jest zastój. Jest zastój i jakoś nie możemy dobić do 700 subskrypcji. Nie wiem naprawdę, dlaczego tak się dzieje. A przypominam, że w tym roku chciałbym przekroczyć 1000 subskrypcji i to jest cel. Cel po to, żeby ten kanał się po prostu rozwijał, żeby docierał do coraz większej liczby widzów i żebym mógł też prezentować tutaj książki w różnych formach. Przypominam, że był też, mówiąc krótko, pierwszy wywiad. Wywiad z Ludwiką Gacek i można ten wywiad znaleźć oczywiście na liście. A teraz przystępuję do otwierania przesyłki z wydawnictwa W Drodze. Jak już powiedziałem, przesyłka jest dość spora i zaraz, proszę Państwa, się przekonamy, co ona zawiera. Troszeczkę potrwa w tym przypadku pewnie otwieranie. Jest to dosyć starannie zapakowane w folię też taką ochronną. Stąd nożyczki są tutaj potrzebne. I wydawnictwo W Drodze to jedno z tych wydawnictw, na którego ofertę warto zwrócić uwagę. Jest tutaj sporo dobrych, ambitnych książek, aczkolwiek nie tylko takich książek, które wymagają jakichś specyficznych, nie wiem, czy zdolności, czy też przygotowania naukowego do lektury tych książek. Są tu i biografie, są komentarze
do Pisma Świętego, jest dobra apologetyka, są, przypominam, że wydawnictwo W Drodze publikuje dzieła zebrane świętego Tomasza z Akwinu, więc ktoś, kto interesuje się filozofią, powinien zwrócić na to szczególną uwagę. Nie wiem, czy będzie to pierwsze polskie wydanie całego dzieła świętego Tomasza z Akwinu, ale chyba tak, więc to też jest ważne wydarzenie. I ci, którzy oglądają mój program, zarówno ten program, mówiąc krótko, jak i program BookTube, drugi program o książkach, który przypominam, można oglądać na kanale PCH24TV, to wie, że już co najmniej kilkukrotnie prezentowałem książki wydawnictwa W Drodze. I okazuje się, że przesyłka zawiera dwa pudełka z książkami i zaraz otworzymy jeszcze, zdejmiemy folię z tego drugiego pudełka i zaczniemy otwieranie, myślę, od tej chudszej paczki. Już otwieram. Tu już poszło prościej. I proszę Państwa, duża rzecz. Zaraz się wyjaśni, cóż tutaj mamy. Zabezpieczona jeszcze pięknie folią bąbelkową, która strzela. Pięknie wydana książka w twardej oprawie. Proszę Państwa, George Weigel, Kres i początek. Papież Jan Paweł II, Zwycięstwo wolności, Ostatnie lata, Dziedzictwo. Proszę bardzo. Tak wygląda okładka. George Weigel, znana postać, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też w Polsce. Sam miałem zaszczyt tłumaczyć książkę tego autora. W środku mamy czarno-białe fotografie. I nim powiem parę słów, nim zerkniemy na okładkę, otworzę jeszcze drugą paczkę. Zaraz się wszystko wyjaśni, dlaczego. I tu jest jeszcze potężniejsza księga. Już próbuję. Będzie możliwość postrzelania sobie. Ok. I proszę Państwa, również George Weigel, Świadek Nadziei, biografia papieża Jana Pawła II. I myślę, że tę książkę powinienem był otworzyć najpierw, a następnie tę. Dlatego, że tutaj mamy papież Jan Paweł II w podtytule Zwycięstwo wolności, ostatnie lata, dziedzictwo. Dwie książki, dwa tomy, jeśli się nie mylę, to jest to wznowienie tych ważnych książek George'a Weigla o naszym wielkim rodaku, który jest teraz no, niestety szkalowany we własnej ojczyźnie. No i sprawdzają się słowa, że nikt nie jest prorokiem we własnym kraju. Tak próbuję pokazać te okładki, tu się trochę światło odbija. I teraz może przeczytajmy sobie, co mamy na okładce o tej książce. O, tutaj zdjęcie Jana Pawła II. Nie widzę tutaj czyjego autorstwa, a mamy źródła zdjęć i ilustracji Narodowe Archiwum Cyfrowe. Okay. O, tutaj
Piękne zdjęcie też Jana Pawła II, jeszcze młodego. I przeczytajmy, cóż tutaj mamy. Świadek nadziei z nowym wstępem do polskiego wydania to bestsellerowa biografia papieża, próba opowiedzenia o tym, jaki był Karol Wojtyła. Człowiek wezwany do Rzymu z dalekiego kraju, który został Janem Pawłem II, kanonizowanym w 2014 roku. George Weigel pokazuje nam, co kształtowało postawę i duchowość papieża oraz decydowało o kierunku jego myśli i działań. Książka bazuje na rozmowach z przyjaciółmi i współpracownikami Ojca Świętego, wypowiedziach osobistości z kręgów religijnych, politycznych i artystycznych, a także na archiwalnych dokumentach oraz prywatnej korespondencji papieża. I to mamy tutaj na tej pierwszej książce w zasadzie. Tak myślę, że to należy potraktować Świadka Nadziei jako pierwszy tom. A kres i początek, czytamy tutaj następujący opis. Kres i początek z nowym wstępem do polskiego wydania jest próbą podsumowania pontyfikatu papieża, którego George Weigel nazywa Janem Pawłem Wielkim. Książka jest zarówno uzupełnieniem, jak i kontynuacją bestsellerowej biografii Jana Pawła II zatytułowanej Świadek Nadziei. Im dłużej rozmyślam nad pontyfikatem Jana Pawła II, tym bardziej jestem przekonany, że stanowił on punkt zwrotny w dziejach Kościoła, przełom bardzo ważny wobec mającej obecnie miejsce konfrontacji religii z postmodernistycznym światem. I to jest cytat z George'a Weigla, który przedstawia w książce portret człowieka, który pokazał światu moralne bankructwo komunistycznej ideologii. Ale oczywiście znaczenie Jana Pawła II jest nie tylko z tego względu, że pokazał bankructwo tej ideologii. Myślę, że jest to postać, którą należy czytać, analizować. Także w naszych czasach ma nam wiele ważnych rzeczy do powiedzenia. Młodych, myślących ludzi zachęcałbym do sięgnięcia po te książki, żeby naprawdę dowiedzieli się, z jakiego formatu mamy człowiekiem do czynienia. Jest to biografia pisana przez wybitnego intelektualistę i nie Polaka, więc jest to spojrzenie kogoś z zewnątrz i może to będzie w stanie przekonać tych, którzy myślą, że Jan Paweł II to jest jakaś postać nieistotna. A George Weigel jest autorem wielu ważnych publikacji. I tutaj mamy jeszcze informację, że w drodze ukazały się książki jego autorstwa, takie jak Ostateczna rewolucja, Kościół sprzeciwu a upadek komunizmu, następny Papież, Urząd Piotra i misja Kościoła i oczywiście uzupełnienie Świadka Nadziei, czyli kres i początek. Ale tych książek George'a Weigla w języku polskim ukazało się więcej i warto też po książki tego autora sięgać. Zdaje się, że ten odcinek to wcale nie będzie takie mówiąc krótko, ale postanowiłem jednak powiedzieć jeszcze parę słów o publikacji wydawnictwa Biały Kruk. Przypomnę, że wśród książek o Janie Pawle II, czy też prezentujących nauczanie Jana Pawła II, w Białym Kruku, w wydawnictwie Biały Kruk, ukazała się też książka Święty Jan Paweł II, nauczanie wolnego narodu z fotografiami Adama Bujaka i to już w jednym z tak zwanych otwierań na ekranie prezentowałem. I jest to wybór tekstu w opracowaniu Jolanty Sosnowskiej. I to już prezentowałem, natomiast chciałbym Państwu przedstawić nową książkę, również o Janie Pawle II z wydawnictwa Biały Kruk. Jest to książka Święty Prorok Karol Wojtyła, Jan Paweł II.
Jolanty Sosnowskiej, tej samej autorki, która opracowała tę publikację. Jolanty Sosnowskiej, tytuł dość znamienny, Święty Prorok. I tutaj oczywiście, jak zwykle, publikacje wydawnictwa Biały Kruk są bogato ilustrowane. Jeszcze może jeden przykład. I przeczytajmy sobie, co też o tej książce, czego możemy o tej książce się dowiedzieć. Święty Jan Paweł II bywał nazywany prorokiem naszych czasów. Nikt jednak do tej pory nie spojrzał w tym kontekście na całe jego życie. Próby takie dokonuje w tej książce Jolanta Sosnowska, autorka czterotomowej biografii papieża Polaka, Hetman Chrystusa. Śledząc pod tym kątem życiorys Karola Wojtyły, Jana Pawła II, autorka zabiera nas w fascynującą podróż w czasie. Poznajemy człowieka genialnego, oddanego Bogu od najmłodszych lat i to mimo różnych nieszczęść, którymi Pan go doświadcza. Obserwujemy rozwój przyszłego papieża ku kapłaństwu, ku prorokowaniu, który autorka umiejętnie śledzi, z zachwytem odkrywa i literacko opisuje. Koleje losu Karola Wojtyły od samego urodzenia wiodły go na służbę Chrystusowi. Nie zmarnował licznych talentów, których Stwórca mu nie poskąpił, a każdy mu się przydał. I może jeszcze fragmencik tutaj z opisu. Jeden. Święty Jan Paweł II, prorok, miał odwagę mówić o sprawach trudnych, o których współczesny, odchodzący od Boga świat nie chciał słuchać, pisze Jolanta Sosnowska. Miał śmiałość ryzykować niepopularność i odrzucenie, by przestrzegać ludzi w imię prawdziwej wiary, której depozyt był za jego pontyfikatu z niezwykłą starannością i skrupulatnością chroniony oraz przekazywany. Papież Polak chciał sprostać Bożym planom wobec niego, wypełnić Boże wobec niego oczekiwania. Koniec cytatu. Książka napisana tym razem przez polskiego autora, czy polską autorkę, Jolantę Sosnowską, która, jak tutaj już wynika też i z opisu, nie po raz pierwszy podejmuje temat biografii papieża Jana Pawła II i niewątpliwie ma dużą wiedzę na temat naszego wielkiego rodaka. I przypomnę raz jeszcze, to wydawnictwo Biały Kruk, a wydawnictwo W Drodze, dwa tomy, potężne tomy, Świadek Nadziei oraz Kres i Początek George'a Weigla, amerykańskiego autora. I jeśli ktoś chciałby mieć przynajmniej dwa różne spojrzenia na Jana Pawła II, to ma tutaj sporo, sporo lektury. A przypominam, że wydawnictwo Biały Kruk nie tylko jedną książkę poświęciło Janowi Pawłowi II. Są też inne jeszcze wydawnictwa, które też już prezentowałem, mówiąc krótko, i myślę, że czas skończyć z takim kremówkowym mówieniu o Janie Pawle II, a trzeba zgłębiać i jego życiorys, i jego myśl, bo jest to naprawdę ważna postać, i to postać nie tylko historyczna, ale mająca znaczenie też dla naszych czasów. Zwłaszcza teraz wygląda na to, że niestety wchodzimy w jakiś kolejny totalitaryzm. Czy on będzie się nazywał Zielony Ład, czy tęczowe coś tam. Myśli się o wprowadzeniu cenzury, także niestety w Polsce. I myślę, że studiowanie książek o Janie Pawle II może też pozwolić zrozumieć, co dzieje się teraz. Dlatego zachęcam młodych, myślących ludzi do sięgania po takie książki, a także rzecz jasna do sięgania po same teksty Jana Pawła II. Ogromnie dziękując Państwu za uwagę, po raz kolejny proszę o subskrypcję, o polubienia,
o udostępnianie linków po to, żeby ten kanał mógł się rozwijać. Proszę o subskrypcję także tych, którzy może zaglądają tu od czasu do czasu, a uważają, że istnieje potrzeba istnienia takiego kanału jak ten, w którym prezentuje się dobrą książkę katolicką, konserwatywną, a także taką, w której można znaleźć prawdę, piękno i dobro. A jednocześnie, jeśli ktoś uważa, że chciałby w jakiś sposób wynagrodzić autora w taki sposób symboliczny, to może postawić mu kawkę. Może być to średnia kawka, duża kawka, mała kawka, a może to być nawet kilka filiżanek. I w ten sposób też będę wiedział, że ten kanał jest Państwu potrzebny. A za oszczędzone pieniądze będę usprawniał te programy pod względem technicznym. Różnie to jeszcze bywa z tymi kwestiami technicznymi. Ciągle się czegoś nowego uczę i jestem wdzięczny, jeśli ktoś w taki sposób też daje znać, że ten program jest mu potrzebny. A proszę także o komentarze. Komentarze, co Państwo myślą, co Państwo sądzą o tym wszystkim, co tutaj prezentuję. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu Mówiące Krótko. Z Panem Bogiem.